ważne Jeśli chorujecie na cukrzycę typu drugiego lub bierzecie z jak... Jeszcze raz. Ważne. Jeśli chorujecie na cukrzycę typu drugiego. What the fuck? Jeśli chorujecie na cukrzycę typu drugiego lub bierzecie leki z jakiegokolwiek innego powodu, to musicie zmiany wprowadzać w porozumieniu ze swoim lekarzem, ponieważ część leków trzeba będzie odstawić od razu, a część w trakcie zmiany stylu życia. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy, można pięknie żyć! Możecie się podeprzeć protokołem odstawiania leków, który napisaliśmy właśnie z myślą o takiej sytuacji, abyście mogli go wydrukować, pójść z nim do lekarza i zacząć rozmowę o zmianach, na które się zdecydowaliście. Uproszczony podział węglowodanów zjadanych. Węglowodany proste. Cukier. Jeden lub dwa cukry, monosacharydy lub disacharydy, połączone w prostą strukturę chemiczną, łatwo zużywane na energię, powodują szybki wzrost poziomu cukru we krwi i wydzielanie insuliny z trzustki. Przykłady cukru. Fruktoza. Laktoza, maltoza, sacharoza, glukoza czy galaktoza? Węglowodany złożone, skrobia. To wiele cząsteczek cukru, glukozy, połączonych ze sobą w złożoną strukturę chemiczną. Również powodują wzrost poziomu cukru we krwi i wydzielanie insuliny z trzustki. Przykłady skrobi. Mąka. Produkty pszenne lub inne rafinowane ziarna zbóż, chleb, bułki, makaron, krakersy, owsianka, musli, ziemniaki, chipsy ziemniaczane, frytki, produkty kukurydziane, prażona kukurydza i ryż. Unikajcie tych produktów. W trakcie stosowania metody odchudzania braci rodzeń unikajcie cukru, skrobi, piwa i owoców. I teraz przechodzimy do części zatytułowanej Jak skomponować posiłek niskowęglowodanowy w trzech prostych krokach. I ta część to tabela. Jeżeli chcecie zapoznać się bardziej szczegółowo, to zapraszamy na stronę 171. I ta tabela jest podzielona na trzy części. Jeden to jest Wybierz białko. Pierwszy krok. E, tak jest. Pierwszy krok, i to są właśnie kroki do stworzenia tego posiłku. Wybierz źródło białka. Podajemy tutaj źródła białka. W drugim kroku dodaj do tego białka warzywa niskowęglowodanowe. A trzeci krok do smaku lub sytości dodaj tłuszcze. I ta tabela pomoże i nauczy Ciebie. Jak skomponować, czyli jak włączyć myślenie, nie być zależnym od jakiegoś planu żywieniowego czy konkretnej rozpiski żywieniowej, tylko jak nauczyć się komponować posiłek po to, żeby miał odpowiednią ilość białka, które jest bardzo ważne, żeby ograniczać węglowodany i temu służy ta strona. Kolejna strona z następna 173 to jeszcze kolejna, tam podajemy tabelę z trzema przykładowymi posiłkami niskowęglowodanowymi. Założeniem tej książki było to, żeby nie była to książka kucharska, tylko książka, która uczy wiedzy, ale też komponowania stylu niskowęglowodanowego i te trzy posiłki plus przekąski niskowęglowodanowe, czy wysokobiałkowe, są takim, takimi przykładami, ale to. Przykłady będziecie mieli w życiu na podstawie wiedzy, która jest w tej książce. Prawdziwa historia. Robert ma 55 lat, schudł 40 kg, kilo, odzyskał kilogramów. Again. kilogramów. Robert ma 55 lat, schudł 40 kg, odzyskał zdrowie i śmiało można powiedzieć, że również życie. Od 15 lat chorował na cukrzycę typu drugiego. W związku z tym, że jego ojciec także miał cukrzycę i zmarł na udar mózgu, Robert żył w pełnym przekonaniem, że czeka go. Po... jeszcze raz. Robert żył z pełnym przekonaniem, że czeka go podobny los. Przecież powtarzano mu w kółko, że cukrzyca to choroba genetyczna, postępująca, wymagająca coraz większej ilości leków. Miał 35 lat, kiedy usłyszał przerażającą diagnozę. Cukrzyca. Jego świat się zawalił. Miał żonę i dziecko, więc ze strachem myślał o przyszłości. Znał jednak dobrze historię swojego ojca i nie zamierzał się poddawać. Postanowił, że będzie walczył i zrobi wszystko, co każą lekarze. To musiało pomóc. Już na pierwszej wizycie dostał metforminę. Miał ją przyjmować do końca życia. W poradni diabetologicznej otrzymał także dokładną rozpiskę tego, co może jeść i czego powinien unikać. Zalecenia brzmiały tak. Pierwsze. Pacjenci chorzy na cukrzycę, muszą unikać tłuszczu zwierzęcego. To tłuszcze zwierzęce są w dużej mierze przyczyną pana kłopotów ze zdrowiem. Musi pan unikać masła, tłustych serów, tłustego mięsa i ograniczać jajka. Drugie. Podstawą pana odżywiania, zgodnie z piramidą żywienia, po naszemu piramida śmierci i korupcji, powinny być węglowodany złożone: ciemne pieczywo z mąki z pełnego przemiału, chleb graham, płatki owsiane, grube kasze, ryż brązowy, makarony przygotowane al dente i razowe. Zawierają one dużo błonnika pokarmowego, poprawiającego parametry gospodarki lipidowej. Zmniejszają stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji miażdży corodnej LDL oraz regulującego pracę przewodu pokarmowego. To autentyczne zalecenia, jakie dostaje większość cukrzyków. Trzecie, proszę jeść często małymi porcjami. Przekąski są istotne w prawidłowym odżywianiu. Bardzo ważne, pod żadnym pozorem nie zapominać o śniadaniu. To najważniejszy posiłek dnia. Najlepiej, żeby była to owsianka, na przykład z owocem, lub chleb pełnoziarnisty z chudą szynką z indyka. Czwarte. Proszę ograniczyć spożycie czerwonego mięsa. Nie dość, że to podwyższa cholesterol, to jeszcze zwiększa ryzyko wielu nowotworów i zawału serca. Robert był bardzo pilnym pacjentem. Stosował się do wskazówek prawie idealnie. Cała rodzina była zdeterminowana, aby pomóc mu w tej walce. Tak leciały miesiące i lata. Owsianka, pieczywo, makarony, odtłuszczone produkty, częste jedzenie i aktywność fizyczna. Okresowe kontrole w poradni potwierdzały niestety to, co Robert już wiedział: Cukrzyca postępowała. Potrzebne były kolejne kroki. Tym razem nowoczesny lek, Czeka? który miał. No, sorry. Albo były kolejne leki, nie? Tutaj. No? A ty kroki przeczytałeś? To można to zmienić, nie? Potrzebne były kolejne leki. Tym razem nowoczesny lek, który miał przynieść, jak poinformowała go pani doktor, bardzo dobre efekty, wręcz cudowne. Trzeba dodać, że był to bardzo drogi lek. Ale czego się nie lubi. Lobby... Jeszcze raz. Ale czego się nie lubi? Dla zdrowia. Ale czego się nie robi dla zdrowia? Po kilku kolejnych latach Robert był w złej kondycji. Coraz bardziej się męczył, brakowało mu energii, chęci do życia i codziennych czynności. Na dodatek przybrał na wadze dodatkowe kilogramy. Kiedy podczas rutynowej kontroli w poradni diabetologicznej dowiedział się, że niestety, mimo leczenia trzema lekami przeciwcukrzycowymi, jego choroba postępuje i trzeba włączyć insulinę. Przypomniał sobie swojego ojca, który także brał insulinę już pod koniec życia. Wtedy załamał się całkowicie i stracił motywację. Nie wiedział jednak, że jego żona, widząc, że leczenie, które proponowano mężowi, nie przynosi efektów, zaczęła szukać innych metod leczenia i wiedzy na temat cukrzycy typu drugiego. Dowiedziała się o metodzie odchudzania braci rodzeń. Pacjentom chorym na cukrzycę typu drugiego na początku należy wytłumaczyć, jakie są prawdziwe przyczyny tej choroby i jak ją wycofać. Tak, wycofać brzmiało to nierealnie, ale co miał do stracenia? Żona podesłała mężowi szczegóły. Może spróbujesz tego, zaproponowała. Jakie było zdziwienie Roberta, gdy dowiedział się, że cukrzyca to nie jest choroba genetyczna i nie musi być postępująca. Uświadomił sobie, że główną przyczyną jego kłopotów jest insulina, a konkretnie insulinooporność. Przeczytał, jak ogromny wpływ na insulinę mają węglowodany i że to one są głównym klockiem domino, który wywołał lawinę kilka lat temu. Zaczął się zastanawiać: Dlaczego w takim razie kazano mi jeść głównie węglowodany? Dlaczego miałem jeść tak często? To nie ma sensu. Robert przygotował, się odpowiednio, uzupełnił niedob... Jeszcze raz. Robert. Robert przygotował się odpowiednio, uzupełnił niedobory witamin oraz minerałów i rozpoczął proces nauki nowego stylu życia. Nadeszła pora ograniczyć główną przyczynę chorób węglowodany. Już na samym początku musiał zredukować ze swoim lekarzem, oczywiście, dawkę insuliny o 50%. Oraz tego nowoczesnego leku, z czego był... zredukować dawkę insuliny oraz.... Aha, dobra, ma to sens, ok. Samolot, dzwon, pies, dzieci, schabowy. Już na samym początku musiał zredukować ze swoim lekarzem oczywiście dawkę insuliny o 50% oraz tego nowoczesnego leku, z czego był bardzo zadowolony. W miarę ograniczania węglowodanów organizm stopniowo wycofywał insulinooporność.